Trochę zima u nas pojawiła się, chociaż ten film nagrywany jest w grudniu 22 i w styczniu 23. Dzień dobry, witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Proszę, jak pięknie. O. Kawę masz? Zaraz będzie. To znaczy? Pojadę, pojadę. Aha, nie burzysz. No, mów. Jak wiesz, że szukaliśmy miejsca i... No kurde, ciężko to nic zrobić. Przecież nic nie zrobimy, bo tu nie było nigdzie miejsca na tym górze. Że tam jedynie na schodach, gdzie zbadam, słabo, nie? Mówię, że to przeniesiemy gdzie indziej. Tu zrobimy to cały dikę, ale to mi tak jest słabo, bo woda ciepła jest tam. I jeszcze nie wiem, czy nie trzeba jakiejś, nie wiem, cyrkulacji, bo pan tu nie wie, jakaś cyrkulacja, ale mówię, że nie działa, bo to, że nie, nie widzi różnicy, jak to jest włączone, a nie? Bo jakaś trzecia rurka wychodzi. Aha. Nie wiem, czy to jakoś ciema, tylko tu zrobili jakiś obiekt. To... Może tak. Przecież ona chodzi cały czas. Teraz chodzi. No. Mówię, że w pompy to trochę średnio, jakby nam cały czas chodziły to. No słabo. Będzie się zbiornik co półtorej godziny załączał i... No. A tu nowy nabytek firmy Nowato, stół, który mnie nie ogarnęło od razu. Zabrali, ale to nie o to chodzi, bo fajna rzecz. Zabrali. Kupiony akurat ten w Kasztoranie, ale jest wiele takich chyba producentów i na montaże fajne, bo się składa. Może pokażemy później, jak to działa. Chociaż właściwie chyba wszyscy wiedzą. Trochę mieliśmy zabawy z tą kotłownią, ponieważ musieliśmy zmienić cały układ, wyrzucić te grupy pompowe, które współpracowały z kotłem, a właściwie nie bardzo współpracowały. Zawiesiliśmy trzy własne grupy, tym bardziej, że zasilanie do tych grup było pociągnięte rurką 22 mm, a więc wszystko do wymiany, naokoło, po suficie, po podłodze, naprawdę chłopaki mieli dużo roboty. Pierwszy raz użyliśmy kabla 12x0,75 sterowniczego 230 V. Do tego, żeby podłączyć trzy pompy, jeden mieszacz i dwa czujniki temperatury. Bardzo to ułatwia sprawę, porządkuje taki kabel sterowniczy. Do tego pokażę tu za chwilę takie rozwiązania, że jeżeli gdzieś tam trzeba dorzucić jeszcze rurę, tak jak teraz są cztery rury na górze i trzeba dać piątą cyrkulacyjną, proszę bardzo, można dołożyć, bez wiercenia już dołożyć obejmę. To takie triki instalatorskie, może się komuś przydadzą. Pierwszy obieg to jest sterowanie grzejnikami na autoadaptacji. Najbardziej oszczędny, jaki może być system, czyli pompa Mitsubishi Zubaran sama dobiera temperaturę zasilania. Drugi obieg to jest sterowanie podłogówką z podmieszaczem, to też będzie robił Zubaran. A trzeci obieg będziemy mieli... To jest grzejnikowy, krótki, tam będzie specjalne sterowanie wyłączające, szczególnie w jednym pokoju, grzejnik, takie zewnętrzne, zewnętrzny bajer. I tak to wygląda po tym, jak zrobiliśmy. Kocioł zostaje, kocioł jako źródło biwalentne, nie sprzęgnięty elektronicznie z pompą. Inwestor ma możliwość załączenia go wtedy, kiedy stwierdzi na przykład, że już ma za dużo energii wykorzystanej, energii elektrycznej i trzeba skorzystać z gazu. Pracuje Zubaran na pełnej mocy, ponieważ wygrzewa w tej chwili ciepłą wodę użytkową, więc pracuje
dosyć ostro. I to by było tyle z tej instalacji. Zubadan 14 kW, 3 obiegi grzewcze, 2 sterowane przez pompę ciepła, 1 przez zewnętrzne sterowanie. Zostawiony kocioł gazowy w ręcznej konfiguracji, który można odpalić do bufora. Pompa ciepła wtedy zobaczy, że ma źródło, że ma ciepło w buforze i przestanie grzać sprężarką, więc nic nie trzeba wyłączać, przestawiać w pompie ciepła. Prosty układ, skuteczny, działający. A ja zapraszam do klientów szanownych, potencjalnych na stronę nowato.pl, żeby składać zapytania o pompy ciepła, o klimatyzację, ale także o hybrydowe inwertery. Kolegów instalatorów zapraszam na stronę nowato.biz. Państwa klientów także, tam w cenach hurtowych można kupić fajne rzeczy, czasami pompy ciepła, monobloki, ale także separatory magnetyczne, podstawy do pomp ciepła, czyli stojaki w dwóch rozmiarach od Camberga i zbiorniki Vasti nierdzewne. Zapraszam.